książce Zamach na prawdę Małgorzata Wasserman odsłania kulisy śledztwa w sprawie wydarzeń z 10 kwietnia. Córka posła Zbigniewa Wassermana od 5 lat z uporem i determinacją próbuje dowiedzieć się, dlaczego musiał zginąć jej ojciec. Małgorzata Wasserman odpowiada na najważniejsze pytania. Czy Donald Tusk i Ewa Kopacz stanęli na wysokości zadania? Dlaczego wraki czarne skrzynki wciąż są w rękach Rosjan? Ile wart jest raport Jerzego Millera? Czy w Smoleńsku doszło do zamachu? Zamach naprawdę. Naprawdę warto przeczytać. Przez kolejne dni rząd polski nie zdał egzaminu. Tego egzaminu nie zdał ani premier, ani ministrowie, ani pełniący obowiązki prezydenta marszałek Sejmu. To oni wprowadzali opinię publiczną i światową w błąd, mówiąc o bardzo dobrej współpracy z Rosją, kiedy oni doskonale wiedzieli, że tej współpracy nie ma, a jeżeli jest, to tylko bardzo zła. To oni uśpili czujność ludzi, którzy chcieli nam pomóc. To oni uśpili czujność zarówno organów śledczych, jak i społeczeństwa, jak i organizacji międzynarodowych. To są błędy, których nigdy historia im nie wybaczy. Nawet wówczas, w 2010 roku, żaden odpowiedzialny polityk nie zaufałby Władimirowi Putinowi. Nie umie sobie odpowiedzieć na pytanie, co się takiego wydarzyło, że polskie władze zaufały prezydentowi Putinowi i w jego rękach zostawiły losy i ciało mojego prezydenta i mojego ojca.